Cześć, witajcie w szóstym odcinku serii Zapytajmy Mariusza. Ja mam na imię Piotrek i dziś wyjątkowo to nie ja będę zadawał pytanie Mariuszowi. Praktycznie pod każdym odcinkiem naszych serii, czy to są monografie wozów bojowych, czy seria spotkań z historią, czy tutaj, prosimy Was o jakąś interakcję z nami. Prosimy Was o komentarze, o lajki, no oczywiście subskrypcje również. Za wszystkie te interakcje serdecznie Wam dziękujemy. Pod ostatnim odcinkiem z tej serii, który dotyczył historii pierwszego pancernego pociągu na ziemiach polskich, pojawiło się pewne pytanie. I pomyśleliśmy z Ariuszem, że wykorzystamy je właśnie jako treść dzisiejszego odcinka. Pytanie brzmiało: Kiedy użyto po raz pierwszy łodzi podwodnych? Pytanie zadał hmm, Krzysztof Swietek. 5859. Pozdrawiamy cię serdecznie, Krzysztofie. I właśnie w dzisiejszym odcinku Mariusz będzie odpowiadał na Twoje pytanie. No to jedziemy. Piotrze, niezwykle się cieszę, że to jest ten pierwszy moment, kiedy mamy okazję odpowiedzieć na pytanie jednego z naszych widzów. No i dzisiejszy temat, początek okrętów podwodnych, okazuje się być naprawdę tematem całkiem ciekawym. No to zaczynamy. Pierwsza znana mi konstrukcja pochodzi z 1578 roku, a jej autorem był anglik William Byrne. Była to tylko koncepcja. Sam, sama jednostka nie powstała, w, nie została przekuta w realny kształt. Tutaj bardzo ciekawy był sposób, w jaki. Ta jednostka miała się zanurzać. We współczesnych okrętach to zanurzenie dokonywane jest poprzez wypełnienie zbiorników balastowych wodą pochodzącą no, z zewnątrz. Natomiast Bern postanowił zastosować inną konstrukcję. Tutaj zanurzenie następowało albo poprzez ściśnienie fizyczne, zmniejszenie objętości okrętu, ściśnienie się burt lub ich rozprężenie. Sama jednostka była konstrukcji drewnianej, a pokryta miała być nieprzemakalną skórą. Ten pomysł, niejako faktycznie działającą, jednostkę przekuł w 1620 roku Cornelius Drebel. Zbudowane przez niego trzy okręty według tego projektu zostały wypróbowane na londyjskiej tamizie. Największy z nich miał aż sześć par wioseł i do środka mogło wejść aż 16 osób. Wykonywał on rejsy między Greenwich a Westminster mniej więcej w 3-4 godziny przewożąc te 16 osób z jednego miejsca na drugie. Tym rejsom nawet przyglądał się ówczesny król Anglii Jakub I, który podobno nawet został zaproszony na jeden z takich rejsów, stając się w ten sposób pierwszym monarchą, który wykonał rejs w jednostce podwodnej. Sama jednostka nie zdobyła zainteresowania admir admiralicji i pozostała pewną taką ciekawostką cywilną, bo nie znaleziono dla niej zastosowania wojskowego. Pierwszy projekt jednostki, która miała wykonywać zadania bojowe, przedstawił w 1653 roku francuski konstruktor Desson. Przy czym nie miał być to taki prawdziwy okręt podwodny, bo Desson przewidywał, że nie cała jednostka ma się zanurzać, a właściwie jedynie jej znaczna część. Miała ona wykonywać zadania bojowe poprzez staranowanie jednostek przeciwnika. Sam okręt miał być zbudowany z drewna, a do jego napędu, co jest nowością, miało być użyte znajdujące się wewnętrzne okrętu koło łopatkowe, napędzane oczywiście jak na razie siłą ludzkich mięśni. Kolejny projekt przedstawił w 1695 roku francuski konstruktor Denis Papin. I on był, moi drodzy, o tyle istotny, że jednostka ta przyjęła kształt walca. Dzięki czemu była w stanie oprzeć się zewnętrznemu ciśnieniu wody. Po drugie, w środku pracowała specjalna pompa, która gwarantowała dostawę powietrza z nadpowierzchni wody oraz utrzymywała ciśnienie w środku kadłuba. Wszystko to było możliwe dzięki temu, że sama jednostka połączona była z powierzchnią przy pomocy dwóch giętkich węży, które utrzymywane były na powierzchni wody przy pomocy specjalnych pławików napełnionych powietrzem. Prawdziwie rewolucyjną jednostkę przedstawił w trakcie amerykańskiej wojny o niepodległość w 1776 roku amerykański konstruktor David Bushnell. Był to okręt wykonany z drewna dębowego uszczelnianego smołą, wzmocniony poprzez specjalny żelazny pierścień, znajdujący się na zewnątrz tej jednostki. Był to okręt, którego wyporność wynosiła około 1 tony, miał długość 2,80 m, wysokość 1,80 m, a szerokość metra. czyli był właściwie. Owalny. Była to miniaturowa, jednoosobowa jednostka, która no właśnie swojemu kształtowi zawdzięczała nazwę Turtle, czyli żółw. Jak ten okręcik miał działać? Ano, jeżeli chodzi o napęd, to znowu tutaj dominowała siła ludzkich mięśni. Marynarz, znajdujący się w środku, napędzał przy pomocy korby śrubę napędzającą jednostkę i mogącą ją rozpędzić do około trzech węzłów. Dodatkowo, marynarz w środku dysponował zestawem dwóch ręcznych pomp, umożliwiających albo zasanie wody do wnętrza okrętu, albo wyrzucenie jej na zewnątrz. To miało umożliwić zanurzanie i wynurzanie jednostki. Co stanowiło uzbrojenie żółwia? Na kadłubie na zewnątrz przewoził on 70-kilogramowy 70 kg ładunek wybuchowy, który stanowił proch strzelniczy z mechanizmem zegarowym. Dodatkowo, na szczycie okrętu znajdowało się specjalne wiertło, przy pomocy którego planowano przymocować ten ładunek wybuchowy do kadłuba wrogiego okrętu. Oczywiście wiertłem operował również marynarz znajdujący się w środku. Jak widzicie, Odpowiedzialność na tym człowieku była naprawdę duża. Musiał on realizować wszystkie zadania związane z przeprowadzeniem jednostki od startu do celu. A jeżeli dodamy do tego, że dysponował on powietrzem najwyżej na pół godziny, to naprawdę to zadanie, które przed tym marynarzem stało, no można określić mianem karkołomnego. I to właśnie żółw wykonał pierwszą akcję bojową w dziejach okrętów podwodnych. W 1776 roku próbował podłożyć ładunek wybuchowy pod kadłubem brytyjskiej fregaty Eagle. Niestety nie udało się przebić kadłuba tej fregaty, wiertło nie sprostało zadaniu, przez co akcja zatopienia jednostki spaliła na panewce. Ale niewątpliwie był to bojowy debiut tego nowego środka walki. Bardzo ciekawą jednostkę przedstawił w 1800 roku amerykański konstruktor Robert Fulton. Był to okręt o nazwie Nautilius, którego konstrukcja wykonana była z żelaznych żeber, a kadłub był pokryty miedzianą blachą. Cała jednostka miała kształt wydłużonej łzy z zbiornikiem balastowym, znajdującym się pod spodem kadłuba. W przedniej części niewielka kopuła, w której znajdował się sternik okrętu. Sam okręt napędzany był śrubą znajdującą się w tylnej części jednostki. Oczywiście śruba napędzana była siłą ludzkich rąk. Jak wyglądało uzbrojenie Nautilusa? Dość podobnie jak żółwia stworzonego prawie 30 lat wcześniej. Był to ładunek wybuchowy, holowany za jednostką, którego masa mogła dochodzić nawet do 100 kg. Miał on zamontowany w sobie zapalnik uderzeniowy. W nadbudówce, w tej kopule obserwacyjnej sterownika, znajdowała się specjalna igła z okiem. Przez to oko przepleciony był sznur, na którym holowano ładunek wybuchowy. W momencie zbliżenia się do jednostki przeciwnika, ta igła miała wbić się w kadłub, sam ładunek miał być odczepiony od okrętu. Ale okręt zaczynał przeciągać linę za sobą, ciągnąc równocześnie ładunek przez oko, które już w tym momencie znajdowało się w kadłubie przeciwnika. Po odpłynięciu około 50 metrów, bo takiej długości mniej więcej była lina, w momencie uderzenia w kadłub ładunek eksplodował, mając doprowadzić do zniszczenia jednostki. Ku irytacji Fultona. Cesarz Francuzów Napoleon Bonaparte nie wyraził zainteresowania jednostką, mimo tego, że na jego oczach okręt przebywał w zanurzeniu przez ponad 4 godziny, bo powietrze mogło być dostarczane przy pomocy znajdującej się na powierzchni rurki. Po rezygnacji z projektu Francuzów Anglicy zainteresowali się konstrukcją fultona. Nade wszystko raczej chodziło chyba o to, żeby jednak Francuzi ostatecznie się nie rozmyślili. I Anglicy admiralica angielska zwodziła fultona do 1805 roku do pokonania francuskiej floty w bitwie pod Trafalgarem. Po tym momencie Anglicy stracili zainteresowanie prototypem Fultona, a on sam wrócił do Stanów. W 1850 roku powstała pierwsza niemiecka jednostka, pierwszy niemiecki okręt podwodny. Jego konstruktorem był Wilhelm Bauer. W jakich okolicznościach ta jednostka powstała? W 1850 roku Schleswig-Holstein wzniecił powstanie przeciwko Danii, dążąc do uzyskania niepodległości. Duńczycy dysponowali zdecydowaną przewagą na morzu. A powstańcy chcieli tą przewagę stłamsić właśnie poprzez zbudowanie niekonwencjonalnej jednostki, czyli okrętu podwodnego, który miał skrycie zbliżać się do okrętów blokujących wybrzeże szlezwiku holsztynu i podkładać pod kadłubami okrętów miny. Ta jednostka skonstruowana przez Bauera ważyła ponad 30 ton, w całości była wykonana z metalu, miała długość prawie 8 metrów. Załoga składała się z trzech osób. Dwóch z nich było właściwie silnikiem jednostki, ponieważ znowu to ludzkie mięśnie miały zapewniać okrętowi możliwość przemieszczania się w wodzie. Tym razem źródłem napędu było znajdujące się w środku olbrzymie koło napędzane właśnie przez ludzi, które to koło systemem przekładni wprawiało w ruch znajdującą się z tyłu okrętu śrubę. Trzecim członkiem załogi był dowódca. Jego stanowisko znajdowało się na dziobie, w specjalnej nadbudówce, i to on przy pomocy gumowych rękawic miał mocować ładunek wybuchowy do kadłuba wrogiego okrętu. Jednostka była gotowa w grudniu 1850 roku, i pierwszy test pływalności, pierwszy próbny rejs, przeszła pomyślnie, ale w trakcie kolejnego, na skutek błędu załogi, zatonęła. Wydobyto ją, do kolejnego rejsu doszło w lutym 1851 roku i ta jednostka znowu na skutek błędu załogi poszła na dno. I na tym dnie spoczywała do 1887 roku, kiedy to w trakcie prac portowych wydobyto ją i wstawiono do muzeum. I do dzisiaj, moi drodzy, możecie tą jednostkę, ten pierwszy niemiecki okręt podwodny, oglądać w muzeum w niemieckim Dreźnie. Prawdziwym przełomem w budowie okrętów podwodnych była amerykańska wojna secesyjna. W 1863 roku, w trakcie oblężenia Charlestonu, konfederaci zbudowali tam niezwykły okręt o nazwie Dawid. Jaka była jego geneza? Charleston był blokowany przez flotę Unii. I najbardziej we znaki Konfederatom dawała się federacyjna fregata pancerna o nazwie New Ironsides. Co ciekawe, była to pierwsza i jedyna jednostka tego typu, jaka powstała dla floty amerykańskiej w ogóle. Był to okręt o konstrukcji drewnianej, przykryty płytami żelaznymi. W ten sposób chronił on właściwie w całości załogę, znajdującą się we wnętrzu okrętu, a pociski konfederackich armat nie były w stanie właściwie w żaden sposób mu zaszkodzić. Co ciekawe, bo ten okręt, ta fregata była niezwykle intensywnie wykorzystywana, przez cały okres jej intensywnej służby i ciągłej walki z konfederackimi bateriami na jej pokładzie zginął tylko jeden marynarz. W związku z tym, że New Ironsides. No, był takim prawdziwym cierniem, no powiedzmy, w oku Konfederatów. Dowództwo konfederackiej załogi wyznaczyło nagrodę 100 tysięcy dolarów dla marynarzy i ich jednostki, którzy zatopią fregatę Unii. No i rozpoczął się swoisty wyścig. Właśnie jego przedstawicielem, jego efektem był wspomniany przeze mnie wcześniej, Dawid. Była to całkowicie metalowa jednostka, która miała kształt cygara, o długości 18 m, szerokości 1,8 m i co ważne i co zupełnie nowatorskie, była to jednostka napędzana już maszyną parową. Zanurzała się właściwie w całości pod wodę, tak że wystawał nad wodą tylko komin oraz naprawdę bardzo niewielka nadbudówka. Załogę stanowiło czterech ludzi. A uzbrojeniem Dawida była pewna nowość, jaka wtedy na arenie wojen morskich się pojawia, czyli mina wytykowa. Na długim drągu liczącym od kilku do kilkunastu metrów umieszczono ładunek wybuchowy w tym wypadku 20 kgowy. W swój dziewiczy rejs bojowy Dawid wyrusza 5 października 1863 roku o godzinie 21:15. Niedostrzeżony przez załogi Unii, dociera w pobliże New Ironsides i atakuje ją przy pomocy miny wytykowej. Ale 20-kilogramowy ładunek okazuje się być za słaby. Pancerz okrętu pozostaje nienaruszony. Marynarze, którzy znajdowali się na pokładzie okrętu Unii, po eksplozji zaczęli ostrzeliwać e, Dawida. Sam Dawid znalazł się w bardzo nieciekawej sytuacji. Podmuch eksplozji oraz fala, która po niej nastąpiła, spowodowały przechył okrętu. Przechył spowodował, że do jego środka dostała się woda, która wygasiła ogień pod kotłem. W efekcie tego spanikował dowódca i jeden z marynarzy, i od razu wyskoczył do wody. Co ciekawe, to w tym momencie pada jedyna śmiertelna ofiara po stronie Unii na pokładzie fregaty. Ginie jeden z oficerów. Ale nie jego śmierć nie jest efektem wybuchu materiału w minie wytykowej, a strzału dowódcy Dawida oddanego z dubeltówki. Tego dowódcy, który potem zaraz skacze do wody. Dlaczego na Dawidzie pozostało dwóch pozostałych marynarzy? Czy byli tak odważni? No moi drodzy, nie. Po prostu nie potrafili pływać. W związku z czym próbują za wszelką cenę rozpalić ogień na nowo w kotłach Dawida. W międzyczasie jest prowadzony ogień karabinowy do unieruchomionej jednostki, ale kadłub okazuje się być na tyle gruby, że te kule kadłuba nie przebijają. Ostatecznie tym dwóm załogantom udaje się rozpalić ogień na nowo w piecu i umykają oni na Dawidzie z powrotem do Charlestonu. Mimo tego, że akcja przeciwko New Ironsides była nieudana, to sami Konfederaci stwierdzili, że projekt Dawida jest naprawdę interesujący, w związku z czym rozpoczęto budowę kilku innych jednostek, powielających jego koncepcję. Ostatecznie w, momentku, w momencie upadku Charlestonu w 1865 roku wszystkie te jednostki, łącznie z Dawidem, wpadają w ręce Unii. 17 lutego 1864 roku zapisał się w fanałach dziejów marynarek wojennych jako moment, gdy dokonano pierwszego udanego i zakończonego zatopieniem przeciwnika ataku z udziałem okrętu podwodnego. Jak wyglądała ta historia i kto jej był bohaterem? O dziwo to znowu okręt konfederacki i znowu we wspomnianym przeze mnie Charlestonie. To właśnie tam powstał okręt o nazwie Angel Hanley, wykonany w całości z metalu, o przekroju, no właściwie rury, o długości troszkę ponad 10 metrów, szerokości 1,80 m. Napęd, już bardziej klasyczny, w odróżnieniu od Dawida, gdzie była maszyna parowa, tutaj postawiono na siłę ludzkich mięśni, bo chciano doprowadzić do całkowitego zanurzenia jednostki. Załogę stanowiło 8 ludzi, z czego siedmiu napędzało ciągnący się przez całą długość okrętu wał korbowy, który z drugiej strony wprawiał ruch w ruch znajdującą się z tyłu śrubę. Dzięki temu napędowi Angel Hanley rozpędzał się do prawie dwóch i pół węzłów pod wodą. Nie był on jednak udaną jednostką. W trakcie prób dwukrotnie zatonął, ciągnąc za sobą na dno całą załogę. Co warte podkreślenia, za drugim razem pociągnął za sobą jednego ze sponsorów H.L. Hanley'a, który stał się pośmiertnie Ojcem Chrzestnym jednostki. A.J. Hanley od grudnia 1863 roku próbował bezskutecznie atakować okręty pancerne Unii. Dlaczego te ataki były bezskuteczne? Ano wynikało to z faktu, że mina, którą niósł na sobie Angel Hanley, ważyła tylko 40 kg, więc nie była w stanie rozpruć żelaznych blach okrętów Unii. Dlatego, jako kolejny cel, wskazano znajdujące się w dalszej blokadzie okręty drewniane. I właśnie w swoim pierwszym rejsie bojowym, Angel Hanley bierze na cel. Unijny słup USS House Atomic. Przypływa do okrętu niepostrzeżenie, zakłada minę i wykonuje manewr odejścia. W trakcie wykonania manewru rozlega się eksplozja. Mina została podłożona tak szczęśliwie, że najprawdopodobniej eksplodował również magazyn amunicyjny, znajdujący się tuż za burtą okrętu. Slub przełamuje się na dwie części i tonie. Ale co ciekawe, do bazy również nie wraca H.L. Hanley. Co się stało z tym okrętem, okazało się dopiero na przełomie XX i XXI wieku. W 1995 roku wrak Hanleya został odnaleziony, a w 2000 roku wydobyty. W trakcie badań wraku okazało się, że wszyscy załoganci Hanleya znajdują się na swoich stanowiskach bojowych, a ich szkielety nie wskazują na żadne uszkodzenia mechaniczne. Dopiero w trakcie kolejnych badań okazało się, że wszyscy najprawdopodobniej stali się ofiarą wtórnego podmuchu, który doprowadził do uszkodzenia płuc. W efekcie którego wszyscy właściwie załoganci, znajdujący się w środku, stracili przytomność, a potem razem z okrętem poszli na dno. Nieszczęśliwa historia Hanleya nie zmienia faktu, że był to pierwszy udany atak okrętu podwodnego, który zakończył się zniszczeniem jednostki przeciwnika. 22 maja 1878 roku swój pierwszy okręt zaprezentował John Philip Holland, człowiek, który stanie się ojcem nowoczesnych okrętów podwodnych. Ta jego pierwsza jednostka miała troszkę ponad 4 metry długości, ważyła niewiele więcej niż 2 tony, w całości była wykonana z metalu, załogę stanowiła jedna osoba, a napęd czterokonny silnik benzynowy. W dziewiczym rejsie prowadzony był ten, o, ta jednostka przez samego Holanda, a próba była na tyle udana, że udało mu się zgromadzić pieniądze na budowę kolejnych jednostek y, już ulepszonego typu. To właśnie okręty konstrukcji Holanda jako pierwsze wchodzą do służby marynarek brytyjskiej i amerykańskiej, co daje właśnie Holandowi prawo do noszenia miana ojca nowoczesnych okrętów podwodnych. Ale historia jego jednostek i pierwszych lat okrętów podwodnych na przełomie XIX i XX wieku to jest chyba już zupełnie inna historia. Mam nadzieję, że odcinek o pierwszych okrętach podwodnych wam się podobał i udało mi się was zaskoczyć przynajmniej kilkoma opowieściami. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, nie zapomnijcie zostawić komentarza. No i pamiętajcie, w tym odcinku odpowiedzieliśmy na pytanie widza i również i na wasze pytanie możemy odpowiedzieć, jeżeli tylko zamieścicie je w komentarzu. Jeżeli podoba Wam się to, co robimy, pamiętajcie o naszym patronacie, zajrzyjcie na niego i wrzućcie może tam złotówkę lub dwie, bo to zawsze zachęci nas do dalszej pracy i niewątpliwie nam ją ułatwi. No cóż, pozostaje mi zaprosić Was na kolejny odcinek. Do zobaczenia wkrótce.